Są takie miejsca na mapie regionu, które znamy i takie, które musimy dopiero odkryć. Są też ludzie, którzy o Śląsku wiedzą naprawdę dużo. Jutro przypada Światowy Dzień Turystyki. Dziś w Planetarium Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród 30 osobowościom i instytucjom za zasługi dla rozwoju turystyki w regionie. Karolina Komada. Na chwilę przed Światowym Dniem Turystyki województwo śląskie wyróżniło i uhonorowało tych, co na co dzień zajmują się jej rozwojem. Nagrody były przyznawane w 5 kategoriach. Organizacje są bardzo różnorodne. Od stowarzyszeń, przez różnego rodzaju związki międzygminne, przez osoby prywatne, przez firmy, spółki, instytucje, branża gastronomiczna, hotelarska. No cała ta turystyka właśnie składa się z tych małych puzli. Jesteśmy kompletnie turystyczni. Jesteśmy dostępni latem, zimą, wiosną, jesienią. Można u nas spędzać długoterminowy wypoczynek. Jako województwo śląskie mamy bardzo szeroką ofertę turystyczną i to czy chce pochodzić po górach, to pojedzie na południe. Natomiast jeżeli chce zwiedzić kopalnie i cieszyć się tym industrialnością województwa, to zapraszamy do centrum województwa. Natomiast jeśli chce skorzystać z bazy agroturystycznej, bardziej gospodarstw edukacyjnych, to jest północ województwa, regiony Częstochowy, lasy, rower. Także rozpiętość mamy bardzo szeroką. Dyplomy marszałka województwa śląskiego powędrowały do m.in. pomysłodawczyni działającej w gliwickim porcie na kanale gliwickim przystani turystycznej Marina Gliwice, czy też do pomysłodawcy bajki pana Kleksa w dawnej fabryce porcelany w Katowicach. Jedno z głównych wyróżnień trafiło do wyjątkowego zespołu. Promując działalność profesora Hadyny, Wojciecha Akilara i wielu innych wspaniałych twórców, promujemy region, promujemy Polskę. Częstokroć się tak też zdarzy, że jesteśmy reprezentantem Europy, jak to miało miejsce na przykład podczas koncertów w Arabii Saudyjskiej. Byliśmy pierwszą instytucją, która dotarła do Arabii Saudyjskiej spoza świata arabskiego, zatem w różnych konfiguracjach reprezentujemy tak naprawdę nasze województwo, nasz kraj. Nagrodzone zostały również filia Bytomskiego Centrum Kultury, czyli Pałac w Miechowicach oraz gmina Olsztyn i Żarki za budowę trasy w ciągu regionalnej trasy rowerowej.